Dzień dobry, witajcie. Czy po wyglądzie moczu i po jego zapachu można rozpoznać chorobę? Oczywiście, że nie można. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że wygląd, zmiana barwy moczu i zmiana jego zapachu powinny skłonić nas do wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych. W pierwszej kolejności ogólnego badania moczu. Natomiast nie można na podstawie samego zapachu i wyglądu moczu rozpoznać choroby. Jeżeli chodzi o zmianę barwy moczu, to występuje ona w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych. Sam mocz ma barwę od jasno-żółtej do ciemno-żółtej i jest to barwa prawidłowa, związana z obecnością urobiliny, czyli produktu utleniania urobilinogenu, który wchłania się z naszych jelit i z kolei jest produktem metabolizmu m.in. bilirubiny wydzielanej w barwnikach żółciowych do dwunastnicy, czyli do naszych jelit. Czerwony mocz chyba najbardziej nas niepokoi, ale bardzo często może być związany z jedzeniem. Na przykład spożycie buraków czy nawet rabarbaru zabarwia mocz na czerwono w związku z obecnością betanin, barwnika betacyjanowego, który wchłania się z jelit i barwi mocz na czerwono. I nie jest to żaden objaw nieszczelnych jelit. Natomiast spożycie jagód, borówek już nie powinno zabarwiać moczu, ponieważ to są antocyjany, które w tym przypadku moczu nie zabarwiają, gdyż ulegają metabolizmowi w naszym organizmie, a w moczu wydalane są niebarwne, nieaktywne metabolity. Natomiast czerwony mocz, taki ceglasto-czerwony, występuje dosyć często w wyniku obecności moczanów bezpostaciowych i jest to zupełnie niegroźny objaw, nie świadczy o żadnej chorobie. Niemniej, żeby to rozpoznać, trzeba wykonać badanie ogólne moczu. Krew w moczu, czy bilirubin, czy na przykład hemoglobina w moczu zabarwiają go na czerwonawy kolor. W literaturze fachowej mówi się, że mocz ma wtedy wygląd popłuczyn mięsnych, ale niewielka ilość krwi w moczu, czy tak zwana mikrohematuria, czyli krwinkomocz, może być niezauważona. Czyli mocz może mieć żółtą barwę, a nawet jasno-żółtą i może w niej znajdować się krew. Więc tak naprawdę niewielką ilość krwi w moczu można rozpoznać wyłącznie po wykonaniu badań laboratoryjnych. Mocz wodojasny, czyli bez żadnej barwy, taki jak woda, występuje dosyć często przy prawidłowym nawodnieniu organizmu. Martwić się należy wtedy, gdy taki mocz pojawia się cały czas, na przykład jest to pierwszy poranny mocz, może świadczyć o nieprawidłowym zagęszczaniu moczu przez cewki nerkowe. W tym przypadku podejmuje się wiele różnych specjalistycznych badań. Mocz zielony czy niebieski mogą być związane z przyjmowaniem leków, takich jak amitryptylina, doksorubicyna, na przykład indygokarmin czy błękit metylenowy. Niebieski mocz może być związany z infekcją bakterią Pseudomonas aeruginosa, pałeczką ropy błękitnej, która wydziela do moczu niebieski barwnik, piocyjaninę. Natomiast brązowy mocz pojawia się często przy obecności w nim bilirubiny związanej, wtedy kiedy mamy na przykład kamicę żółciową i zablokowany odpływ żółci do dwunastnicy. Cechą charakterystyczną, która powinna nas zaniepokoić, jest przede wszystkim odbarwiony stolec i właśnie ciemnobrązowy mocz. Wtedy należy wykonać badanie ogólne moczu i USG jamy brzusznej. Niebieski mocz, który pojawia się u dzieci w chorobie niebieskich pieluch, jest to choroba autosomalna recesywna, występuje stosunkowo rzadko, natomiast powinien oczywiście zwrócić uwagę matek. Jest to związane z nieprawidłowym metabolizmem tryptofanu, który ulega przemianie do barwników indolowych i utlenia się na powietrzu. Na przykład w alkaptonurii mocz na powietrzu robi się czarny. Jest to dosyć charakterystyczny objaw tej choroby. Czarne zabarwienie pochodzi w wyniku utleniania kwasu homogentyzynowego. Dobrze, a zapach moczu? O czym świadczy nieprawidłowy zapach moczu? Prawidłowy zapach moczu jest określany jako swoisty. Jeżeli zaraz po oddaniu moczu do toalety występuje nieprzyjemny zapach, taki zapach amoniaku, może to świadczyć o infekcji dróg moczowych, na przykład bakterią Proteus vulgaris, która wytwarza ureazę rozkładającą mocznik do amoniaku. Należy wykonać badanie ogólne i posiew moczu. Natomiast jeżeli Brian, syn przeciętnego Janusza i przeciętnej Grażyny, odda mocz do toalety i nie spuści wody, to normalne, że po pewnym czasie będzie bardzo nieprzyjemny zapach i współlokatorzy mają prawo się zdenerwować. Natomiast tak jak powiedziałem, ten nieprzyjemny zapach pojawiać się powinien dopiero po pewnym czasie.
czasie. Natomiast u kobiet, u mężczyzn także może wystąpić rybi zapach moczu, zapach zdechłej ryby. Jest to wynik trimetyloaminurii, również choroby, również choroby genetycznie uwarunkowanej, dziedziczonej autosomalnie recesywnie. Natomiast u kobiet, uwaga, rybi zapach z dróg płciowych może być wskazaniem do wykonania cytologii, ponieważ może świadczyć o infekcji Gardnerella vaginalis, o tak zwanej vaginodzie, czyli bakteryjnej infekcji pochwy, i wtedy stosuje się antybiotyki. Kobieta powinna zwrócić uwagę na rybi zapach z pochwy. Oczywiście czasami może być to jej trudno, ponieważ nie schyli się tak nisko, no chyba że jest bardzo wysportowana, i tutaj duża rola małżonka, który powinien jej zwrócić uwagę. Na przykład kochanie, czy zdechła nam dzisiaj ryba w akwarium, tak spokojnie, żeby jej nie urazić. Natomiast zwróćmy jeszcze uwagę, że zapach acetonu czy zapach jabłek w moczu jest nieprawidłowym objawem. Może świadczyć o cukrzycy, ale może także występować u osób u diecie ketogennej i w tym przypadku no, pojawia się fizjologicznie. Taki mysi zapach moczu, zwłaszcza u dzieci, małego dziecka, jeżeli mama bierze dziecko na rączki i pachnie takim szczurkiem, to może występować w wyniku fenyloketonurii, również choroby genetycznej. Pachnie tak wtedy mocz i pot. Ale tutaj są przeprowadzane badania i ta choroba jest szybko wykrywana już na wczesnym etapie rozwoju. Dobrze, moi drodzy, to wszystko w tym temacie. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.